Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania, w przepięknych okolicznościach przyrody, wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś nietypowo, ponieważ przeczytam Ci pewną historię. Posłuchaj. Bruno Miller Hill, profesor genetyki na Uniwersytecie w Kalifornii, opowiedział pewnego razu o incydencie, jaki zdarzył się, gdy był jeszcze w szkole. Jego nauczyciel fizyki postanowił, że przeprowadzi lekcję poza szkolnymi murami. Z samego rana na szkolnym dziedzińcu wystawił teleskop i zapowiedział, że będą obserwować jedną z planet i jej księżyca. Przyszły profesor Bruno Miller Hill był jednym z ostatnich w kolejce. Przed nim stało około 40 dzieci. Gdy tylko pierwszy uczeń spojrzał przez okular, nauczyciel zapytał, czy coś widzi. Ten odpowiedział przecząco, jednak dodał szybko, że jest krótkowidzem. Nauczyciel wytłumaczył, jak należy ustawić ostrość, by widzieć planetę i jej księżyca. Uczniowie jeden po drugim podchodzili do teleskopu. Spoglądali przez okular, widzieli to, co mieli zobaczyć. Dopiero gdy przyszła pora na przedostatniego ucznia, ten oznajmił, że w ogóle nic nie widzi. Nauczyciel się wściekł. Ty głupcze, krzyknął, ustaw ostrość, tyle razy mówiłem. Uczeń pokręcił pierścieniami w prawo, w lewo, jednak nadal nie widział nic. Wszystko jest czarne, panie profesorze, oznajmił. Rozwścieczony nauczyciel podszedł do teleskopu. Zerknął, a na jego twarzy pojawił się wyraz zakłopotania. Obiektyw przez całą lekcję był zasłonięty. Co z tej lekcji wyniesiesz, co z tej historii zabierzesz, jest twoje. Zastanów się, czego ty nie widzisz, jaki okular masz przesłonięty. Co zasłania ci obiektyw, co powoduje, że nie wszystko w swoim życiu widzisz tak, jak powinieneś, powinnaś. Miłego dnia życzę.